temat. Pan złożył... Pan nagrywa? Tak, porozmawiajmy. Budowa sieci ciepłowniczej, ulica Nadrzeczna, zadanie numer 4. To jest wniosek duży. Duży wniosek. Aha, czyli na Nadrzecznej nie ma centralnego ogrzewania całej sieci? Jest. Jest? Jest. W blokach, w barakach. Ale aha, mieszkańcy starzy, którzy mieszkają, nie mają. Końcówka ulicy. Jak był kiedyś kierchol żydowski, tam zostało wyprowadzone wyjście i stoi. Tak. Wyjście, a dalej ludzie nie mają na końcu. Ale podatek od nieruchomości płacą. Wszystko się zgadza. Wszystko płacimy. Czyli na te osoby, które tam niedaleko mieszkają, mają socjal i centralne ogrzewanie, ciepełko. Tak, jest im bardzo dobrze. Aha. A my starzy, rodowici koniniacy, nie mamy na końcu. Czyli budowa sieci ciepłowniczej, zadanie numer 4. To jest duży wniosek. Duży wniosek. To jest od numeru 20 do numeru 52. Bo początek ulicy ma. Dobrze. Będziemy starać się to opublikować, zareklamować. Zobaczymy. Głosowanie będzie 14 września. Najbliższe, jeśli chodzi o najbliższe miejsce tutaj, to będzie 3 maja. Centrum Organizacji Pozarządowych. Dobrze. Dziękuję bardzo. To jest...